Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą baterii oraz listka gumy stworzyć ogień. Zresztą najlepiej, jeżeli Wam to pokażę. Guma nam się tutaj oczywiście nie przyda, ale przyda nam się opakowanie z listka gumy. Dlaczego one jest takie istotne? Zobaczcie. Po pierwsze mamy przewodnik elektryczny, czyli aluminium, folia aluminiowa. Z drugiej strony mamy suchy papier. Suchy papier oczywiście się zapali wtedy, kiedy będzie wysoka temperatura na niego działać. W związku z czym wykorzystamy przewodność elektryczną poprzez ten przewodnik, czyli przez folię aluminiową, czyli przez aluminium, ale musimy doprowadzić do sytuacji, aby była duża rezystancja w pewnym jednym miejscu. Żeby osiągnąć dużą rezystancję, będziemy musieli po prostu stworzyć drobny paseczek, przez który będzie przepływał prąd. W związku z czym miejsca inne, tam gdzie mamy na przykład tu szeroką folię, nie będą się przegrzewać. Ale miejsca tam, gdzie będzie najcieńszy pasek aluminium, tam będzie przepływał prąd i tam będzie największa rezystancja, w związku z czym tam będzie tworzyć się najwyższa temperatura i aż osiągnie tyle stopni, żeby papier się zapalił. Postaram się Wam to teraz zademonstrować. Oczywiście będzie nam potrzebna jedna bateria, czyli źródło energii elektrycznej. Weźmy sobie jedną baterię. Oczywiście bateria 9V byłaby lepsza, ale wystarczy nam ta, którą tutaj mamy. Mamy 1,5V napięcia prądu stałego i takie źródło będzie dla nas w pełni wystarczające. Jeżeli ktoś nie wierzy, to myślę, że warto, żeby spojrzał. Mamy tutaj biegun ujemny, biegun dodatni i wystarczy, że przepuścimy folią prąd w odpowiedni sposób. Zobaczcie. Tą folię, jeżeli będziecie w sytuacji na przykład awaryjnej, gdzieś na biwaku, będziecie musieli stworzyć sobie ogień, nie będziecie mieli zapalniczki, zapałek, to pamiętajcie o tym, aby długość tej folii, jaka tutaj jest, wystarczyła na kilka prób, bo nie zawsze za pierwszym razem się uda. W związku z czym, jeżeli tylko posiadacie nożyczki, to stwórzcie sobie cztery paski. Cztery paski, cztery przewodniki, tak żeby można było cztery razy spróbować stworzyć ogień. Można oczywiście zrobić ich 6 albo i 5, ale 4 powinny wystarczyć. Zwykle jest tak, że za pierwszym razem nie wyjdzie, ale oczywiście nie jest to konieczne do powtarzania, bo może akurat się uda. Dodatkowo warto, abyście mieli suchy papier jakiś toaletowy, chusteczkę higieniczną lub jakiś materiał, który szybko przejmie ten płomień, który na chwilę się stworzy, żeby można było podpalić kolejne elementy, aż w końcu zrobimy na przykład ognisko. Tak więc ten ogień, który stworzymy, będzie góra na 2 sekundy, w związku z czym szybko musimy przejąć ten ogień czymś suchym. Dobra, więc spójrzcie teraz. Jeżeli przyłożylibyśmy teraz w ten sposób biegun ujemny na dole tu i w ten sposób do góry, o tak, to ta folia zaczyna się nagrzewać i robi się po prostu ciepła. Już jest ciepła. Ale niestety nie osiągnie takiej temperatury, aby ten papierek się nam tutaj zapalił. Co musimy zrobić w związku z tym? Jeżeli nie mamy żadnych narzędzi, to po prostu w ten sposób sobie tutaj przecinamy. O tak, żeby nie za dużo było tego przejścia. Tutaj jest tyle. Myślę, że troszeczkę mniej. O, tak. Zobaczcie. Tylko tu, gdzie jest przejście, będzie płynął prąd i tutaj będzie najwyższa rezystancja, największa oporność i tam będzie wytwarzać się najwięcej ciepła. O, myślę, że tyle będzie ok. Więc teraz jeżeli przyłożymy, spójrzcie, w ten sposób i teraz dociśniemy tą stronę tu, prąd będzie przepływał, pojawi się ogień, niekoniecznie duży i warto byśmy mieli tutaj gdzieś papierek. Ewentualnie możemy papierkiem owinąć to miejsce i od razu przejdzie ten ogień stąd na ten papier. Kilkukrotnie owinąć. Nie będziemy tego robić, bo chcę Wam tylko zademonstrować, jak to działa. Zobaczcie. Teraz prąd nigdzie nie płynie. Ale jeżeli zamkniemy obwód pomiędzy biegunem ujemnym i dodatnim, to w tym miejscu wytworzy się wysoka temperatura i powinien pojawić się nam płomyk. Zobaczcie. Przykładamy. Nie bójcie się. Proszę bardzo.
Oczywiście uwaga, żeby się nie poparzyć, ale jak widzieliście, bez problemu możemy stworzyć ogień, a następnie szybciutko przetransportować go na przykład na papier, a następnie na więcej papieru i na przykład na gałązki. I w ten sposób możemy rozpalić ognisko. Wystarczy jedna bateria. Naturalnie im bardziej jest naładowana, tym lepiej, czyli zmagazynowana energia w środku jest tu bardzo istotna. Zróbmy to raz jeszcze. Bateria. Spójrzcie jeszcze raz. Bierzemy sobie kawałek folii. Troszeczkę odchudzamy. O, tutaj będzie płynął prąd. Troszeczkę jeszcze za dużo, troszkę mniej. O, ale o, tu może być troszeczkę za chude, ale sprawdzimy. No, zobaczcie. Przykładamy. Możecie ten eksperyment wykonać samodzielnie, ale uważajcie, żeby nic Wam się tu nie zapaliło. Bo delikatnie oczywiście się zapali, to nie ma na co uważać, tylko żeby się nie zapaliły inne rzeczy, jak Wasza na przykład bluza, koszulka, włosy i tym podobne. I oczywiście nie róbcie tego na gołym stole, tylko na czymś, co będzie można wyrzucić do śmietnika. Ok, zobaczcie raz jeszcze, może z tej perspektywy będzie Wam ciekawiej. Przekładamy. Teraz przyłożę i ogień powinien się tutaj pojawić. 3, 4, start. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Udostępnijcie go dalej swoim znajomym. Jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie przetestować. I jak widzicie, guma, czy to miętowa, czy to owocowa, a w zasadzie opakowanie jest bardzo przydatne, więc warto zabierać ze sobą gumy na jakieś różne biwaki, czy też wyjazdy. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli lubicie takie eksperymenty, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, skomentujcie, być może jakieś inne eksperymenty chcielibyście zobaczyć. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ciekawym filmie. Cześć!